Cześć. Zapraszam Cię na jesienną praktykę. Będziemy pracować z żywiołem metalu, a konkretnie z dwoma meridianami, jelitem grubym i płucami. Potrzebujesz wałek do jogi i matę. Jeżeli jesteś gotowa, to zapraszam. Zaczynamy. Zamknij na chwilę oczy. Skoncentruj uwagę na oddechu. Wydłużaj wdech i wydech. I otwórz oczy. Będziemy delikatnie stymulować meridiany poprzez oklepywanie. Najpierw jedna ręka. Możesz wykonać oklepywanie całego ramienia ze wszystkich stron. I druga. Zatrzymaj. Rozluźnij barki. I daj głowę na jeden bok. Ciągniesz uchem do barku. Wróć i druga strona. I jeszcze raz. Do boku. I wracamy. Wracamy do środka. Nadgarstki rozgrzejemy dookoła. Postaraj się utrzymać w kontakcie. W drugą stronę. I jeszcze troszkę szybciej. Dzisiejsza praktyka to połączenie yin-yang. Będzie na początku dynamicznie. Poprzez taniec smoka rozgrzejemy się, a na koniec wykonamy kilka pozycji typowo yin, bardziej statycznych. Rozluźnij się jeszcze, pomachaj rękoma w taki sposób, barki i przejdź do psa z głową w dół. I tutaj, jak zwykle, poruszaj się, powypychaj. Małymi krokami przejdź na początek maty. Zatrzymaj się jeszcze na chwilę. Rozluźnij szyję. I wolno po jednym kręgu. Rolujemy. Połącz stopy, połącz dłonie. Unieś prawą nogę do góry, wdech i z wydechem przejdź do latającego smoka. Odkładamy prawą stopę i prawą dłoń na ziemię, lewa ręka do góry, wdech i wydech. Lewa noga pójdzie w górę. I lewa noga pójdzie do przodu, stopa między dłonie. Wstajemy do góry, wdech i głośny ustami wydech. Dłonie na ziemię, lewa noga w górę i lewa noga w przód. Dookoła świata. Odwracamy się i tym razem lewa ręka na ziemi ląduje, a prawa idzie w górę. I wydech odkładamy. Prawa noga w górę,
utrzymaj biodra na tej samej wysokości i prawa noga w przód. Wstajemy i głośny wydech. Dłonie na ziemię, prawa noga w górę i teraz idzie noga dołem do bocznej deski. Odłóż z lewej strony. Tylna noga jest wciśnięta w ziemię, otwórz się, wdech. Wracamy. Noga idzie w górę, wyrównaj biodra. Długi krok. I lewa noga do góry. Jest to wojownik trzeci, ale w iniodze mówimy na to latający smok. Powoli wstajemy. I wykonamy jeszcze raz na drugą stronę. Zaczynamy od uniesienia lewej nogi, wdech i wydech, latający smok. Odkładamy stopę, dłonie. Prawa ręka w górę, wdech i wydech, odkładamy. Prawa noga w górę, prawa noga w przód. Stawiamy, unosimy się do góry, ustami wydech. Dłonie na ziemię, prawa noga w górę. Wraca stopa między dłonie i dookoła świata. Wracamy na początek maty. Prawa ręka na ziemię, lewa do góry, wdech i wydech. Lewa noga w górę, lewa stopa między dłonie. Wstajemy i głośny wydech. Dłonie na ziemię, noga do psa z głową w dół. No i boczna deska na drugą stronę, czyli lewą nogę odkładamy na prawo, otwieramy klatkę, tylna noga dociśnięta. Wracamy. Długi krok do przodu, latający smok na koniec. Wyrównaj biodra, odepchnij się lewą stopą, daj ramiona do góry i wolno wróć do pozycji początkowej. Powoli przejdziemy do pozycji siedzących. Daj ramiona jeszcze w górę, z wydechem skłon. Pies z głową w dół. I przejdź do klęku. To zanim zaczniemy pozycje siedzące, usiądź teraz na wałek, może być siat skrzyżny, tak jak Ci wygodnie. Zamknij oczy i wyrównaj oddech. Wydłuż wdech i wydech. Ale również spowolnij wdech i wydech. Otwórz oczy. Przejdziemy do pozycji złożonych skrzydeł. Może będziesz potrzebować wałek tutaj przed głową. Połóż sobie, ale bardziej z prawej strony. Położymy się na brzuch. I teraz prawa ręka idzie dołem do złożonego skrzydła. Opierasz czoło o wałek, a lewa ręka idzie do przodu. Układając praktykę dla meridianów jelita grubego i płuc, pracujemy z górną częścią ciała. Dolna moja ręka stymuluje w tej chwili meridian jelita grubego, a górna ręka meridian płuc. Spróbuj rozluźnić się bardziej w tej pozycji. Puść napięcie z pośladków, ze stóp. Oddychaj do brzucha.
Wydłużaj wdech i wydłużaj wydech. I powoli wyjdź z pozycji i przejdź do sfinksa. Możesz wykorzystać do tego wałek, podłożyć sobie pod klatkę. Troszkę wyżej unieść górną część ciała. Znowu wchodzimy do pozycji na zrelaksowanych mięśniach. Rozluźnij się może delikatnym ruchem bioder, stopami i zatrzymaj w bezruchu. Podczas yin jogi chcemy znaleźć pozycję lekko dodającej dyskomfortu. Mówi się, że jest to 40-50% zakres ruchu. Najłatwiej poznasz, czy jesteś w stanie rozluźnić mięśnie w danej pozycji i czy jesteś w stanie wytrzymać dłuższy czas w bezruchu. Oddychaj głęboko. Rozchyl lekko usta. Koncentruj uwagę na oddechu. Bądź obecna tu i teraz. I wydech. Wyciągnij wałek. Połóż się na chwilę płasko. Możesz dać dłonie pod czoło. I wykonamy na drugą stronę złożone skrzydła. Tym razem lewa ręka idzie dołem. Opierasz głowę. Znajdź takie ustawienie, żeby było Ci wygodnie, żebyś mogła zrelaksować mięśnie i prawa ręka idzie do przodu. Za każdym razem, wchodząc do nowej pozycji, przeskanuj ciało pod względem napięć. Świadomie rozluźnij stopy, nogi, rozluźnij pośladki. Oddychaj do brzucha. Oddychaj do pleców. Poczuj lekki dyskomfort w ramionach. Rozluźnij mięśnie twarzy.
i obserwuj oddech. Wolno wychodzimy z pozycji. Nie spiesz się. Wróć do pozycji dziecka. Możesz podłożyć dłonie pod czoło. Przejdziemy do relaksu. Podłóż sobie pod kolana wałek i połóż się na plecy. Rozstaw szeroko stopy, ramiona. Rozluźnij się. Poprzez dzisiejszą praktykę wzmacnialiśmy meridian jelita grubego i płuc, żywioł, metal. Jesień to pora właśnie tych dwóch meridianów, tego żywiołu. Pracowaliśmy nad przepływem energii w ciele. I pracowaliśmy nad emocjami, które zadomowione są w tych meridianach. Emocja przypisana do tej pary to smutek. Kiedy masz zrównoważony żywioł metalu, potrafisz sobie poradzić ze smutkiem, z odpuszczeniem, z pożegnaniem się ze wszystkim, co nie jest ci już potrzebne. Pozostań z tą intencją, odpuść, pożegnaj wszystkie jakości, których nie potrzebujesz, przywitaj nowe, lepsze. Dziękuję, namaste.